Witamy Państwa w kolejnym przeglądzie redakcji Globenergia. Grzegorz, dochodzą do nas suche komentarze, że mamy bardzo dużo negatywnych informacji na kanale. Czy dzisiaj się zmienisz? Jestem bardzo zaskoczony Twoim pytaniem i tymi słuchami. Oczywiście dzisiaj mamy pozytywne informacje, oczywiście z haczykiem. A jakim? Z haczykiem, o którym za chwileczkę powiemy przy każdej informacji. Natomiast, co jest ciekawego, czy wiesz, że z opustem będziesz mógł złożyć wniosek nawet do końca 2023? Słyszałem też, że znowu poznaliśmy bardzo szybką ścieżkę legislacyjną. Dokładnie tak. Mówiąc o czasie, bo w końcu mówimy o czasie, to ten czas pojawia się również w programie Czyste Powietrze. Wydłużymy ponad 6 miesięcy możliwość realizacji, bo nie realizujemy przyłączy gazowych. NFOŚ na to doda pozytywna środków. To jest pozytywna informacja. No i większe dofinansowanie w czystym powietrzu. Naprawdę dużo pieniędzy, ale oczywiście... To też pozytywna informacja, ale ja tutaj mam haczyk. Oczywiście. Zapraszamy. Zapraszamy. Przedamy pierwszy temat, czyli nowelizacja ustawy o OZE i otwarcie furtki do składania wniosków do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do starego systemu. Ten rok się bardzo dobrze zaczyna, styczeń się nie skończył, a już mamy pierwszą nowelizację ustawy o OZE. No tak, ale coś ciekawego, do końca roku 2023 możemy złożyć wniosek do przyłączenia do systemu opustów i zanim Państwo spadniecie z krzesełek, zaczniecie się cieszyć i skakać, niestety i tu jest ten duży haczyk, duże ale, to dotyczy około 100 tysięcy prosumentów. Przyszłych prosumentów. Ale czy Państwo w większości siedzące przed ekranami i smartfonami łapiecie się na to? Tak, pod warunkiem dużym, że jesteście beneficjentami, czyli złożyliście wnioski do programów gminnych dotacyjnych, czyli jeżeli macie dotacje z gminy, z tak zwanych programów parasolowych, macie wydłużone możliwość złożenia wniosku. Jakie są warunki do tego? Warunki są takie, że po pierwsze muszę się złożyć wniosek do dotacji samorządowej, podpisać umowę i to jest do 31 marca 2022, czyli musicie sobie załatwić dotację gminną do końca marca 2022 i wtedy na spokojnie macie czas aż do końca roku 2023, żeby zgłosić się do nowego systemu, żeby się zgłosić swoją instalację fotowoltaiczną i być objętym starym systemem opustów, czyli macie 15 lat. A co to są te dotacje parasolowe? To są programy samorządowe, gdzie mamy bardzo duże dotacje, bo to jest 60-85%. Tak, tylko tutaj właśnie ty używasz takiego języka, w którym się porusza większość osób. No, nawet to słowo, bo programy parasolowe się... Czy beneficjent. Ono się już pojawiło w tym języku też potocznym. No, program parasolowy to język całkowicie potoczny, ale tutaj warto zauważyć, że objęci tą możliwością bycia w opuście po 31 marca będą ci, którzy skorzystają tylko i wyłącznie z regionalnych programów operacyjnych. Czyli jeżeli gmina, no ja nie wiem, czy teraz takie programy są realizowane, ale jeżeli gmina ma na przykład fundusze norweskie, a niektóre mają, czy szwajcarskie, no to już ci beneficjenci nie będą objęci tym systemem rozliczenia i na to warto zwrócić uwagę, szczególnie, że składa się tam oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej i ja tu mam zarzut duży, ale to nie tylko do tej ustawy, ale do wszystkich oświadczeń, które się w Polsce składa, że jest tam mnóstwo artykułów, zamiast napisać wprost, skorzystałem z programu dotowanego przez Unię Europejską i każdy rozumie, nie? Dotowany przez Unię, czy nie dotowany przez Unię. Widziałem to znaczek Unii, no tak, to chyba się łapie. Tak, na to. Chyba się łapie, a tu oczywiście zamiast napisać to w prosty sposób, to w tym oświadczeniu są artykuły od odwołania do ustaw, do punktów, no. Nie sądzę, żeby ktoś czytając to oświadczenie wiedział de facto, co podpisał. Okej, okay, ale czepiamy się, miał być tak, pozytywnie. Co jest pozytywne? Co jest pozytywne, że jednak samorządowcy powiedzieli tak, słuchajcie, wyłączacie nam system opustów, my nie zrealizujemy programu. Dlaczego się to stało? Stało się dlatego, że gmina by nie zrealizowała programu, bo program został oparty o system opustów. Ludzie zaczęli masowo rezygnować. Ale jedna rzecz może irytować i podejrzewam, że irytuje osoby, które nie skorzystały z dotacji. Bo co powiedzieliśmy wcześniej? 60-85% masz dotacji z programu parasolowego. No często tak. Tak. I teraz tak. Aha, czyli dostałem taką dużą dotację i jeszcze sobie siądę spokojnie w fotelu, poczekam do końca 23
i się łapie i jeszcze ma bardzo dużą dotację. A człowiek, który wywalił kasę ze swojej kieszeni, no, nie ma dotacji żadnej, jeszcze się nie załapał na program Mój Prąd, bo też mógł się nie załapać, to on koniec, nie wejdzie w ten system. Tak, i to krytykowaliśmy już w poprzednich odcinkach, bo to też należy zwrócić uwagę, że ta nowelizacja ustawy jest konsekwencją też zapowiedzi ministra Zyski, że nie udało się tej poprawki samorządowej w poprzedniej nowelizacji dodać i była zapowiadana ta autonowelizacja ustawy. Tak, i teraz popatrzmy się na to, ale z czym jest problem? Problem jest z bardzo szybkim, można określić nawet takim słowem, wariackim tempem wprowadzania ustaw, bo likwidacja systemu pustów była no, w tempie zaiście wariackim, bo z dnia na dzień pierwsze, drugie czytanie i niestety co się dzieje, jak tak szybko robimy, no to nie patrzymy na skutki i od razu wprowadzamy ustawy, musimy je nowelizować, bo od razu nadziewamy się na minę. No i tutaj zobaczmy, co się stało od wejścia, wpłynięcia projektu do Sejmu, upłynęło kilka dni do przegłosowania. Czytanie pierwsze, drugie jest jedno po drugim, a rozumiem, że jak prowadzimy czytanie, no to po coś, prawda? Także niestety tu widać, że chyba po nic i widać, że to tempo jest duże. Oczywiście pozostaje ten pozytyw, że osoby, które weszły w system... Tak, ale niesmak pozostaje, bo jednak prawa powinny być równe dla wszystkich, czyli jeżeli zachowujemy system opustu, to dla wszystkich, bo dlaczego, jeżeli ktoś do 31 marca podpisze umowę z prywatną firmą, to już nie będzie objęty? Dlaczego ktoś, kto nie dostaje dotacji, ma mieć gorszy system rozliczenia albo w ogóle inny system rozliczenia? Ale okej, stop. Kończę pozytywnie. Przynajmniej samorządy mają łatwiej. Przejdźmy do drugiego tematu i tutaj jest pozytywna reakcja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na to, że spółka należąca do grupy PGNiG już nie ma pieniędzy na przyłącza gazowe. No to był duży cios, program Czyste Powietrze i rzeczywiście Narodowy Fundusz dofinansuje te przyłączenia, bo mówiliśmy wcześniej, że pieniędzy już nie ma. Jest kilka dni stycznia, a już pieniędzy na cały rok nie ma. Przypomnijmy, że dyskutowaliśmy o tym, czy naprawdę chodzi o to, czy, że nie ma pieniędzy, czy że jednak... Co? No, chodzi o to, że po prostu spółka gazowa sprzedaje gaz poniżej faktycznie kosztów zakupu tego gazu, bo taryfy, przypomnijmy, są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki, a jeszcze mieliśmy przy okazji ustawę, która ograniczała ten wzrost ceny dla odbiorców końcowych. Co właśnie domniemywaliśmy, że każdy kolejny klient w tym roku dla PGNiG-u to nie jest klient, na którym się zarabia. Mówimy tutaj o klientach taryfowych oczywiście. No i oczywiście to jest nasze domniemanie, bo nie mamy na to dokumentów, ale co jest pozytywne, to Narodowy Fundusz dofinansuje te przyłącza gazowe, że jeżeli Państwo zdenerwowaliście się, czy się martwicie, że nie przyłączycie się do tego, to macie szansę. I co jeszcze pozytywne, w programie Czyste Powietrze wydłużono realizację o ponad 6 miesięcy dla tych osób, które nie zdążą przyłączeń gazowych. Tak, to ja może tylko krótki komentarz. Jest to. Ale chyba pewno... nie będzie się czepiał. Nie, to jest na pewno pozytywna informacja dla wszystkich przyszłych odbiorców gazu, może niekoniecznie dla spółek obrotu, które będą musiały w taryfach im dostarczać. I kolejny pozytywny temat to zwiększony poziom dofinansowania programu Czyste Powietrze. I to jest ten temat, gdzie mam haczyk mały. Jak zwykle, ale co się dzieje? Program Czyste Powietrze został powiększony o trzeci najwyższy poziom dofinansowania. Do tej pory mieliśmy poziom podstawowy i podwyższony w zależności od dochodów. Widzicie Państwo teraz na infografice, tam przy ikonach ludzi widzimy te poziomy dochodów, jakie musimy spełnić, żeby w cudzysłowie załapać się na te programy dotacyjne. Natomiast w najwyższym poziomie dofinansowania możemy już liczyć nawet na 69 tysięcy złotych dofinansowania. 60 tysięcy na prace termomodernizacyjne i 9 tysięcy na fotowoltaikę. To jest ciekawe, bo w tych poziomach niższych, tak jak w programie Mój Prąd, mieliśmy 5 tysięcy złotych, a w tym najwyższym 9 tysięcy. Ale co musimy spełnić, żebyśmy się mogli do tego dołączyć? To musimy mieć bardzo niskie dochody. I w gospodarstwie jednoosobowym, tak jak Państwo widzicie, to jest 1260 zł na osobę, czyli bardzo, bardzo nisko. W gospodarstwie wieloosobowym na osobę 900 zł.
to są bardzo niskie dochody. I to warto podkreślić, to nie chodzi o liczbę osób zameldowanych, tylko chodzi o liczbę osób zamieszkałych w danym miejscu, które tworzą gospodarstwo domowe. Tak, jeszcze różnica taka w tym najwyższym poziomie dofinansowania to jest to, że transze dofinansowania, które mogliśmy liczyć, to były 3 w podstawowym, podwyższonym, i tym najwyższym jest to rozbite aż na 5 transz. Dodatkowo no, musimy więcej spełnić, nie tylko pokazać swoje dochody, ale dodatkowe załączniki. Tu polecam, Państwa macie w opisie linki do naszego portalu, do artykułu. Jaki załącznik należy wypełnić dodatkowy, żeby się włączyć do tego. Z tym, że dlaczego tak się skupiłem na tej infografice, widzicie Państwo tutaj przy ikonie tej osoby przy najwyższym poziomie dofinansowania te 1260 zł. Dlaczego przy jednoosobowej się skupiłem? Bo to jest taki marker, który pokazuje, jak to są niskie dochody. Za 1260 zł trudno zrobić zakupy w Biedronce. Tak, a co więcej tutaj, i to jest ten mój zarzut, że w tej ścieżce... Haczyk, w tej ścieżce, która ewidentnie potrzebuje największego wsparcia, no bo ktoś o tak niskich dochodach, dla niego w ogóle według mnie jest absolutnie nieprzekraczalną barierą to, że on musi 10% wyłożyć. No, przy inwestycji 60 tysięcy, no to jest 10 tysięcy, którymi trzeba dysponować. No i 10% jego dochodów to jest 126 zł na przykład miesięcznie. Tak, tak. I to jest dla tych osób w mojej ocenie często bariera nie do przejścia. Drugą barierą absolutnie nie do przejścia jest to, że dotacja jest wypłacana z dołu, a nie z góry. I nie ma obecnie mechanizmu prefinansowania. One mają być... Tak, są zapowiadane. Są zapowiadane i dobrze, że są zapowiadane, ale uruchamianie tej ścieżki bez tego systemu prefinansowania w ogóle w mojej ocenie nie ma sensu. Bo ciężko mi sobie wyobrazić osobę, która będzie w stanie to sfinansować i zrealizować przy takich dochodach, jeżeli faktycznie ma takie niskie dochody. Kolejną kwestią, którą ktoś nie bierze pod uwagę, jak funkcjonują gospodarstwa domowe o tak niskich dochodach. Większość rzeczy, większość inwestycji, które wykonują tego typu gospodarstwa, są robione absolutnie systemem gospodarczym, gdzie wkładana jest bardzo często własna praca, żeby rzeczy wykonać taniej. I nawet takie działania termomodernizacyjne polegają bardzo często na tym, że kupuje się materiały budowlane, ocieplenie i tą pracę wkłada czy to rodzina, czy znajomi, czy jest to robione całkowicie we własnym zakresie. I tak to po prostu funkcjonuje, bo przy tak niskich dochodach ciężko jest sobie wynająć profesjonalną firmę, bo wiadomo, kosztuje to więcej. Możemy się z tym zgadzać, nie zgadzać, że tak powinno być robione profesjonalnie, ale tak to wygląda w tej części. I teraz powiem Ci to, co donoszą instalatorzy. Kto jest najbardziej zainteresowany tym najwyższym poziomem dofinansowania? Ale wchodzimy tu w spekulacje od razu. Wchodzimy absolutnie w spekulacje i mówimy tutaj o pewnych pogłoskach, które donoszą firmy instalacyjne, że najbardziej zainteresowane wcale nie są osoby najbiedniejsze, tylko osoby, które w Polsce nie wykazują dochodów. Bardzo często mówi się, że są to osoby, które na przykład pracują za granicą. Albo na czarno? Albo na czarno, albo za granicą. Mają osoby też, które mają absolutnie legalne dochody, ale na przykład nie tworzą już tego gospodarstwa domowego, bo mieszkają ponad 180 dni za granicą, nie tworzą tego gospodarstwa domowego, ale są na tyle majętne, że dla nich te 60 tysięcy czy 100 tysięcy wydać jest żadnym problemem, a jeżeli można uzyskać taki wysoki poziom dofinansowania, bo na przykład to tylko samotnie mieszkająca osoba już tworzy od strony prawnej to gospodarstwo domowe, no to tak donoszą instalatorzy, że wśród tej grupy jest największe zainteresowanie tymi dotacjami. I tutaj ja bym to bardziej potraktował, jeżeli nas ogląda ktoś z Narodowego Funduszu, żeby wziąć pod uwagę, że nie wszystkie osoby korzystające z dotacji działają w 100% etycznie, a jeżeli się potwiera różnego rodzaju furtki, to będzie sporo osób, które będzie chciało przez te furtki przejść. Niekoniecznie te osoby muszą nawet łamać prawo, no bo formalnie tam nie mieszkają, nie tworzą tego gospodarstwa, przepisy mamy, jakie mamy. No chociaż oświadczenie składają, że jednak tam mieszkają. Nie, oświadczenie składa inna osoba. No nie składasz oświadczenia, skąd wziąłeś pieniądze na wkład własny czy na sfinansowanie. No. Oczywiście nie podważamy programu Czyste Powietrze, bo to jest bardzo dobra inicjatywa. Nie podważamy, bo to jest naprawdę bardzo dobry program. Jak każdy program, i tutaj nie jest zarzut w żaden sposób, wymaga dopracowania, bo no ciężko przewidzieć wszystko, tworząc tak duży program. Wychodzą pewne problemy i tutaj na pewno pozytywem jest to, że Narodowy Fundusz reaguje, usprawnia ten program, co jest dużym plusem, ale też trzeba się czasem pogodzić z rzeczywistością i odpowiedzieć sobie na takie proste pytanie, kto będzie
głównie zainteresowany skorzystaniem z tego programu. I w mojej ocenie w większej części to będzie ta klasa średnia z tej dolnej części klasy średniej, no bo to są osoby, które posiadają kapitał, które posiadają też pewną wiedzę, posiadają pewną świadomość ekologiczną i często właśnie potrzebują niewielkiej dotacji, żeby to zrealizować. Oczywiście programy dla osób najuboższych powinny być, ale one są bardzo trudne do przygotowania i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć, jaki mechanizm stworzyć, żeby nie otwierać za dużo furtek, ale jednak te osoby faktycznie tak żyjące na tak niskim, przy tak niskich dochodach były to w stanie zrealizować. Znaczy, konkludując, szyjąc takie programy, przygotowując takie programy i warunki, kryteria, powinniśmy być bardzo ostrożni przy tych skrajnych pozycjach. Przy tych bardzo wysokich, tych bardzo niskich dochodach, wydaje mi się, że tutaj to całkowicie inaczej powinno być przeprowadzone. To nawet jeszcze jeden taki rzecz, sorry, że ci przerwę, ale przy tak niskich dochodach, jeżeli ktoś ma dom, nawet go termomodernizuje, ogrzewał go do tej pory, powiedzmy, drewnem, pozyskiwanym, no drewno jest najtańszy. W różny sposób, najtańszy sposób ogrzewania. Nie popieramy, czy popieramy, nieważne, ale tak ogrzewa. I przejdzie na ogrzewanie gazowe przy obecnych cenach. Czy ta osoba będzie w stanie to eksploatować? I też trzeba sobie zadać pytanie, czy tworząc taki program. Dlatego uważam, że przy przygotowaniu takich kryteriów, szczególnie tych skrajnych, ubogich, musimy włączyć do tego opiekę społeczną. To właśnie zabezpieczyłoby to, co ty mówisz. Opieka społeczna zna tych ludzi. Wie, że oni gdzieś tam mieszkają, jakie są w warunkach. I opieka społeczna mogłaby się w to włączyć, żeby ten proces przeprowadzić. No tak. Ale tutaj jeszcze popatrzmy się jedną rzecz, bo tak jak jeszcze raz rzućmy okiem wspólnie na grafikę, która pokazuje, jaki jest poziom dotacji właśnie na tym dolnym polu, to widzimy. I tam jeszcze chciałbym nawiązać do trochę innego programu, do programu Mój Prąd. Tam widzimy tutaj z tym słoneczkiem, z fotowoltaiką, poziomy dotacji dla fotowoltaiki, 5000 zł. I tutaj mi się przypomniała sprawa z tym nowym naborem Mój Prąd, który jest przed nami i tak wszyscy wyczekujemy na niego, spodziewamy się, że tam będzie dotacja szczególnie nastawiona pewnie na magazyny energii, ale wciąż zostanie fotowoltaika. I co jeszcze chciałbym tutaj skomentować przy okazji, bo o co się martwię? Martwię się o to, bo dochodzą nas słuchy, że w programie Mój Prąd znowu będą objęci beneficjenci, którzy wcześniej złożyli wnioski, czyli cofamy się do tyłu. Oczywiście program jest ograniczony, Mój Prąd. Środki są ograniczone. I co się stanie, jak objemy beneficjentami, czyli osoby, które na przykład zamontowały do... Cofamy się do 1 stycznia 2020. No to w kilka dni znowu program zostanie wydany. A co przed nami jest? 31 marca, koniec upustów. Ludzie po 31 marca wejdą w ciężki, dużo mniej atrakcyjny system net billingu, prawda? I uważam, że... Że wtedy jest potrzebne wsparcie finansowe. Tak, że wtedy jest potrzebne większe wsparcie i dla programu Mój Prąd nie powinien zdecydowanie cofać się do tyłu. Nie powinien, aż to w ogóle jest dla mnie niezrozumiałe, bo jednak ktoś podejmował jakąś decyzję inwestycyjną bez tej dotacji. Poza tym, jak pokazują analizy, przy obecnych cenach energii ten system opustowy jest naprawdę bardzo atrakcyjny. I nie potrzeba tutaj absolutnie systemu w tym momencie dotacyjnego, żeby te inwestycje realizować. Więc to naprawdę, to już będzie absolutnie wydanie pieniędzy w błoto, jeżeli to będzie retrospektywne. Bo to już mówiliśmy wielokrotnie, ale chyba to warto powtórzyć, że jest potrzebne wsparcie dla magazynów energii, bo one się nie rozwiną bez dotacji. Co za drogie. Tak? Poza tym ten system netbillingowy, który się pojawi, no on jednak... Nieważne jaki będzie, ale będzie na pewno gorszy od opustu. On może być ciągle atrakcyjny, ale będzie gorszy od opustu. I właśnie tak, co powiedziałeś, wtedy powinno być to wsparcie finansowe, żeby zachować te poziomy okresu zwrotu. Więc tutaj my się zgadzamy i liczymy na pewną rozwagę, że jednak są to pieniądze publiczne i powinny być wydawane tam, gdzie są potrzebne, a nie tylko po to, żeby zostały wydane. I to tyle w tym temacie, a teraz przed nami redakcyjny off-topic, czyli odpowiadamy na komentarze i luźne tematy. No właśnie, ale zanim komentarze, to ja może luźny temat. Jeżeli, Grzegorz, pozwolisz, nie było tego na Globe Energii, było na Business Insiderze. Nie wiem, czy tutaj mogę tutaj taki product placement zrobić. Dla mnie najbardziej pozytywna informacja tygodnia. Zacytuję, na instrumentach pochodnych dotyczących emisji CO2 grupa Orlen zarobiła w trzecim kwartale łącznie 491 milionów złotych.
No i teraz tak zabrzmiało to na instrumentach pochodnych, ale chodzi ci o handel emisjami. Tak, to może powiedzmy prostszym językiem. Orlen kupił sobie, jak były tanie uprawnienia do emisji CO2, kupił sobie prawie 2 razy więcej niż potrzebował. Teraz urosła wartość prawa do emisji, więc wartość tego aktywa jest po prostu więcej warta, a ja z tego się pojawił zysk. Zadam ci pytanie, a kiedy ta wartość rośnie? Na giełdzie, czegokolwiek. Jak ludzie kupują? Tak. Czyli kto doszedł do grona tych podmiotów, osób, które podbijają ceny uprawnień? No, można byłoby wywnioskować, że Orlen. Dużo o tym mówimy, o podwyżkach cen prądu. W poprzednim odcinku mówiliśmy o informacji, które Tauron rozsyła i inni operatorzy, spółki rozsyłają o tym, że prąd zdrożał, bo Unia Europejska, bo ceny uprawnień, nie? Okazuje się, a rząd jeszcze mówi o tych spekulantach, okazuje się, że chyba trzeba na swoje podwórko zobaczyć. Tak, ale właśnie pytanie, czy to Orlen zrobi coś złego, czy to rząd trochę nie rozumie rynku? Bo ja tutaj naprawdę nie powiedziałem tego z przekąsem, bo ta informacja, że Orlen będzie kupował więcej uprawnień do emisji CO2, to ja pamiętam już w zeszłym roku, jak nie wcześniej, były takie zapowiedzi zarządu Orlenu, że prognozują wzrost cen, więc kupują więcej. Taka informacja na rynku już dawno była i to była bardzo dobra decyzja, tak biznesowo. Biznesowo. Okazało się, to spółka. Dokładnie. Okazało się, że to była dobra decyzja, żeby kupić sobie tam wcześniej ten kontrakt terminowy, czyli się zahedżować na tej niższej cenie, no bo teraz z tego są zyski. I to było jakby każdy, kto umiał przewidywać przyszłość, to tak zrobił, bo podejrzewam, że więcej jest takich firm jak Orlen, które teraz mają z tego korzyści. To chyba tylko polski rząd nie zauważył, że jeżeli jest jakieś aktywo, które jest potrzebne i to aktywo się zmniejsza, bo tak jest ETS konstruowany, no to ta cena będzie rosła. I to chyba, tak konkludując, to polskie spółki, te państwowe, dużo więcej wiedzą o handlu emisjami i o funkcjonowaniu tego niż polski rząd. No ale chyba polski rząd też nie zauważył, czy nie chce zauważyć, bo cały czas mówimy o tym, Unia nas obciąża podatkami. Nie zauważył również, albo nie chce publicznie zauważyć, co się dzieje z pieniędzmi z tych uprawnień. Te pieniądze trafiają do budżetu. Oto teraz jest duża burza medialna, nie będziemy tego tematu drążyć, ale dla przypomnienia, jak mówimy o wyższej energii elektrycznej, podwyżkach energii elektrycznej, gdzie dużo jest tam właśnie tych uprawnień w tej cenie, to jednak te pieniądze uprawnień wpadają do naszej kieszeni i bardzo szkoda, do naszej, do rządowej, i bardzo szkoda, że te pieniądze nie są przeznaczane zgodnie z celem na transformację energetyczną, tylko no, i wydawane teraz tylko są. Takie retoryczne pytanie, czy faktycznie rząd będzie walczył z ETS-em, żeby radykalnie coś zmienić, bo straci budżet na tym, to co powiedziałeś, ale jak widać stracą też spółki, które sobie te uprawnienia wcześniej w zapasie kupiły. Więc tutaj ja mam wątpliwości, czy ta walka faktycznie będzie skutecznie podejmowana, czy nie tylko w mediach, ale o tym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Szczególnie, że dużo pieniędzy z tego jest dla rządu. Przejdźmy do komentarzy. Jak zwykle cieszy nas dużo komentarzy Państwa, ale pierwszy komentarz, który mi się rzucił w oczy wcześniej, to taki, czy my się właśnie zajmujemy krytykowaniem i hejtowaniem, kiedy z tym wreszcie skończymy. Nie będę wyświetlał tego komentarza, żeby osoby nie tu pokazywać, ale to jest bardzo proste. Kiedy my skończymy się czepiać? No to jest bardzo proste. Politycy muszą chwalić dobre prawo, promować odnawialne źródła energii i zamiast... Przynajmniej nie ograniczać. Przynajmniej nie ograniczać i pomóc ludziom w cenach energii, a nie w sposób dotacji, tylko zamiast rybę dawać wędkę. Tak jak my postulujemy o tym, żeby system na przykład prosumencki był jasny, klarowny i opłacalny dla konsumentów. Ale przejdźmy w naszych luźnych rozmowach, w tym off-topiku redakcyjnym, do komentarzy. Pan Dariusz pyta się, chciałbym poruszyć dwie kwestie. Definicji mikroinstalacji. To jest ciekawe pytanie. Czy istnieje dolna granica jej mocy w kontekście zgłoszenia zakładu energetycznego? Rzeczywiście, sam się nie myślałem o tym w ten sposób. Zawsze mówiliśmy, mikroinstalacja to jest do 50 kW, potem mała i tak dalej. I czy jest dolna granica? Podejrzewam, że intencje są tu specyficzne przy tym pytaniu. Nie, ale... nie ma dolnej granicy. Znaczy taką naturalną granicą będzie zero. Czy wszystko powyżej zera, choć to zero też nie jest wpisane. Chociaż to jest ciekawe, czyli ciekawe rzeczywiście, ja tu nie jestem pewien tego, czy jak podłączę jeden panel z mikrofalownikiem, 330 W,
czy to będzie mikroinstalacja w takim razie? Będzie. I rozumiem, że pan Dariusz właśnie ma tą intencję, że może jak nie zdążę z instalacją, podłączę ten jeden palec, głuszenie zrobię, i może się załapię na system opustów. Mówiliśmy już wcześniej, że są takie pomysły i tutaj bo kończąc, jednak nie ma dolnej granicy, jeżeli to będzie jeden moduł z mikrofalownikiem, to już to będzie mikroinstalacja. I pan Dariusz pyta o dopuszczalny czas pomiędzy zgłoszeniem mikroinstalacji a rozpoczęciem produkcji energii. Nie ma tutaj żadnej granicy. W ogóle produkcja energii nie jest ujęta w żadnym przepisie. Jest pojęcie wprowadzenia energii do sieci. I to należy rozróżnić, bo jednak budynek ma pewną autokonsumpcję, więc jeżeli jest instalacja bardzo, bardzo mała, a jednak budynek cały czas używa jakąś energię, ta energia może nie wyjść do sieci. Ale jeżeli a poza tym jeszcze jedna sprawa, no Tomek Zubilewicz nam może pogodę znowu zepsuć i przecież może być gęsto od chmur i padać i w ogóle. Ale może mówiliśmy nie w ostatnim odcinku, że jeżeli komuś chodzi o to, żeby być w systemie opustu, to nie jest najważniejsze to, żeby wprowadzić tę energię do sieci, ale właśnie tam się pojawił ten artykuł, który pozwala być objętym tym systemem, jeżeli jest poprawne zgłoszenie do 31 marca 2022. Zobaczmy jeszcze na kolejny Skalak 23. Czy redakcja mogłaby zapytać ustawodawcę, co w przypadku po 1 kwietnia 2022, gdy przekażemy dzieciom w spadku fotowoltaikę? Rozumiem, że fotowoltaikę w spadku razem z domem. A co jest prosumentem? Czy dzieci dziedziczą również nieruchomość z fotowoltaiką i nabywają prawo do pozostania prosumentem, czyli rozumiem tutaj do pozostania w systemie opustów? To jest ciekawe pytanie. To jest pytanie z sugestią, z tezą. My na pewno takie zapytanie do ministerstwa wyślemy. Na logikę wydaje mi się, że tak, na logikę, ale nie mamy... No mi się wydaje, że nie. Bo jednak jak popatrzymy sobie na definicję prosumenta, to jest osoba fizyczna lub prawna. I nie jest w żadnym miejscu ujęta możliwość cesji tych praw nabytych. Czyli jestem prosumentem, no w tym przypadku jako osoba fizyczna, i ja tu mam duże wątpliwości, czy te moje prawa nabyte do bycia prosumentem mogę przekazać. Do tej pory nikt tego nie poruszał, bo generalnie jeżeli ktoś się wyprowadzał, sprzedawał budynek, ktoś go nabywał, znowu sobie tą instalację mógł zgłosić i dalej ona była rozliczana w tym samym systemie, więc nikt na to nie zwraca uwagi. To jest na pewno bardzo dobre pytanie. Ale my nawet tutaj ale z drugiej strony dla mamy mnie... różne spojrzenia na tak, to. Tak, bo z drugiej strony kupowałem dom i podpisywałem cesję za energię elektryczną, za gaz, którego zrezygnowałem, nawiasem mówiąc, ale podpisałem tą cesję. Ja liczę na to, że z drugiej strony no, mam umowę jakąś i cesję tej umowy na siebie przeprowadzam, chociaż tu mogę spodziewać się też złych intencji, żeby jednak w ten sposób też tam powycinać tych. Będziemy ten temat jeszcze sprawdzać. Pan Robert. Witam, mam pytanie. Oczekuję domu modułowego, który posiada panele fotowoltaiczne. I dom zostanie dostarczony w przyszłym roku. Pytanie, czy jak złożę wniosek, to będę w systemie starym? No obawiam się, że nie, no bo przecież liczy się... Nie można złożyć wniosku na coś, czego nie ma. Dokładnie. I potem pojawia się tutaj Jaguar, nie wiem, czy dwa Jaguary, czy jeden, ale w każdym razie mam pytanie, jaką dokumentację powinien dostarczyć i przekazać producent, chociaż sądzę, że raczej instalacji dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego? No tutaj nie jest to takie jednoznaczne, dlatego że jest norma, która mówi o dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej, ale ta norma nie jest obligatoryjna. Więc tutaj raczej mówimy o pewnej dobrej praktyce wśród firm, które taką dokumentację powykonawczą dostarczają albo jej nie dostarczają. Oczywiście tam jest bardzo wiele elementów. Takie główne elementy to są karty katalogowe zainstalowanych urządzeń, tych głównych, czyli moduły, falowniki, zabezpieczenia i tak dalej. Bardzo ważnym elementem są pomiary instalacji elektrycznej, czyli pomiary strony AC, strony DC, działania zabezpieczeń. Jest też kwestia skonfigurowania falownika, jakie nastawy ten falownik posiada. No i generalnie jak to dokumentacja powykonawcza, czyli taki projekt powykonawczy wykonanej instalacji. Tutaj jeżeli ta instalacja jest powyżej 6,5 kW, no to jeszcze jest ta sprawa związana z uzgodnieniami przeciwpożarowymi, czyli uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
No i dla tych, co dotarli jeszcze do końca naszego odcinka, chciałbym jeszcze zaapelować, byście w komentarzach podawali propozycje dla kolejnych naszych wideoblogów, a nazywamy to wideoglobów. My z jednej strony chcielibyśmy prowadzić komentarze, ale też myślimy o takich już punktowych programach, jak na przykład pompach ciepła. Mnie osobiście interesuje taki temat, czy pompa ciepła w eksploatacji to jest to samo, co taki zwykły kocioł gazowy i czy gdzieś możemy być sfrustrowani? No na pewno tak i to taki, tak jak wspomniałeś, ten kanał inżynieryjny myślę, że też będzie cieszył się dużym powodzeniem. Zapraszamy. Bogdan Szymański. Grzegorz Burek.